Sanepid tak naprawdę nie istnieje. Zatrważająca historia chorej niesamodzielna 80-latka z koronawirusem. Jak oddycha, to żyje. Jak oddycha, to żyje, miał usłyszeć od płockiego dyspozytora pogotowia siostrzeniec 80-letniej kobiety. Danuta Woźniakiewicz z silną demencją i depresją jest niesamodzielna, potrzebuje stałej opieki. Jej 80-letni mąż Andrzej Woźniakiewicz trafił do szpitala w ciężkim stanie z powodu COVID-19. Medycy i urzędnicy pozostawili seniorkę, która także ma koronawirusa, samą w jej płockim mieszkaniu, podaje w sobotę 14 listopada, Polsat News. 80-letni Andrzej Woźniakiewicz z Płocka, województwo mazowieckie, źle poczuł się w poniedziałkowy ranek. Miał problemy z oddychaniem i z trudem zadzwonił do swojej siostry, relacjonuje siostrzeniec chorego seniora, Karol Boruszewski. Siostra emeryta wezwała pogotowie, które mężczyzna do mieszkania wpuścił na czworakach, bo nie mógł z braku sił stać na nogach i podnieść. Zespół ratunkowy objawy występujące u seniora określił jako ten, który wywołuje zakażenie koronawirusem. Dlatego 80-latek został zabrany na oddział zakaźny Płockiego Szpitala Wojewódzkiego na Winiarach. Tam potwierdzono zakażenie u mężczyzny. Wówczas, jak twierdzi rodzina, lekarze pozostawili niepełnosprawną umysłowo kobietę samą w mieszkaniu, nie informując krewnych, ani nie zapewniając jej opieki. Sanepid nie istnieje, zaniepokojona rodzina szukała rozwiązania. Jak przyznaje Boruszewski, obawialiśmy się, że skoro Andrzej trafił do szpitala z podejrzeniem, to i Danuta może być zakażona. Rodziny początkowo nie poinformowano o pozytywnym wyniku testu jej krewnego. Te informacje wyciągnąłem od doktora z oddziału zakaźnego, mówi Boruszewski, dodając, że lekarz udzielił mu informacji półlegalnie, z racji, że nie był on osobą upoważnioną do uzyskania informacji o stanie zdrowia chorego. Niepełnosprawna 80-letnia kobieta od 4 lat nie opuszczała mieszkania i znajdowała się pod stałą opieką męża. Jak dodaje Boruszewski, kobieta nie jest w stanie zadbać o siebie. Obawiając się o jej zdrowie, rodzina kontaktowała się z płockim sanepidem, by zapewnić 80-latce test. Tam dowiedzieliśmy się, że on sanepid, RET, tak naprawdę nie istnieje, bo pracują 4 z 40 osób, reszta jest chora lub na kwarantannę, mówi siostrzeniec. Jego zdaniem cały powiat muszą obsługiwać 4 osoby. Jest to spowodowane pojawieniem się ogniska koronawirusa w oddziale sanepidu. O tej sytuacji wcześniej informował polsatnews.pl. Rozmówca polsatnews.pl kontaktował się także z pogotowiem w Płocku, tam usłyszał od dyspozytora, że jeśli nie ma objawów, to nie przyjadą. Dzwoniąc ponownie, dyspozytor miał odpowiedzieć, jak oddycha, to żyje. Może wysadzić mieszkanie. Pozostawiona w mieszkaniu kobieta nie potrafi obsługiwać telefonu, nie ma z nią żadnego kontaktu. Obawy rodziny dotyczyły też tego, że kobieta może nieświadomie doprowadzić do tragedii. Przecież może wysadzić mieszkanie, wyjaśniał Boruszewski. Informował również, że kontaktował się w tej sprawie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Instytucja odpowiedziała jednak, że może zapewnić kobiecie opiekę w postaci przeniesienia jej do ośrodka lub wyznaczenia opiekuna, lecz niezbędne jest wcześniej uzyskanie wyniku testu na COVID-19, który potwierdziłby, że kobieta jest zdrowa. Bez tego nic nie mogą, musiałby być test, powiedział Boruszewski. Pozytywny wynik zdradził także, że odwiedził pozostawioną 2 dni bez opieki kobietę. W maseczce, przy ubicy i rękawiczkach poszedłem, no trudno, powiedział. Zastał kobietę w zabrudzonym i zabałaganionym mieszkaniu. Nakarmiłem, podałem witaminy i musiałem iść, mówi. W tym czasie starał się o test dla kobiety. Boruszewski zaznacza, że jedynym sposobem na uzyskanie skierowania jest teleporada. Jednak 80-latka nie jest w stanie obsłużyć telefonu, a w prawidłowej diagnozie przeszkadza jej choroba psychiczna, gdyż nie wiadomo, jak się naprawdę czuje, mówi jedno, a jest drugie. Stacjonarna wizyta w przychodni okazała się możliwa, ale termin oczekiwania był długi. Poszedłem do laboratorium, by zrobić test prywatnie, powiedział Boruszewski i dodał, że pobierająca wymazy kobieta kazała mu przywieźć chorą na test.
Mężczyzna wyjaśnił, że nie jest to możliwe. Pracownica laboratorium, według Boruszewskiego, naginając zasady, przekazała mu sprzęt do pobrania wymazu i instruując, jak to zrobić, kazała pobrać wymaz samodzielnie. Wynik okazał się pozytywny. Wówczas MOPS okazał się bezradny i zasugerował odesłanie chorej. Dodatni wynik uniemożliwił także sprawowanie opieki rodzinie. Brak miejsc i karetek. Karol Boruszewski uzyskał skierowanie do szpitala, niezbędne, jak tłumaczy, w tym przypadku. Skontaktował się ze szpitalem w Płocku i poprosił o karetkę covidową do transportu chorego. Od szpitala wojewódzkiego dowiedział się jednak, że nie ma ani miejsc, ani żadnej wolnej karetki. Po czym, jak twierdzi, szpitalny dyspozytor rozłączył się. Telefonując ponownie i pytając, co teraz ma zrobić, usłyszał od dyspozytora: jest pan skazany na łaskę Bożą. Mężczyzna został odesłany do szpitala w Sierpcu, kolejnego w regionie z oddziałem covidowym. W sierpeckim szpitalu także nie było miejsc, a ostatnia karetka covidowa pojechała do Warszawy. Do tej pory 80-letniej kobiecie z pozytywnym wynikiem testu instytucji nie udzieliły pomocy. Niesamodzielna i psychicznie chora Danuta Woźniakiewicz przebywa w mieszkaniu sama, ustalił polsatnews.pl. Gdybyśmy się nie zainteresowali, to by zmarła, nie miałaby co jeść, co pić, nie odebrałaby telefonu, bo nie jest w stanie, wyjaśnił Boruszewski. To osoba starsza z dodatnim wynikiem testu na COVID-19, niesamodzielna, na pewno osłabiona, odwodniona, dodał. Przypomniał także, że wcześniej jego ciotka przez wiele lat pracowała w służbie zdrowia jako pielęgniarka. A teraz przez kolegów jest wystawiana do wiatru, stwierdził.